Biden nazwał go zabójcą. Putin odpowiada: Joe Biden nazwał go zabójcą. Władimir Putin odpowiada w wywiadzie dla NBC. Prezydent Rosji stwierdził, że słowo zabójca, którego użył w stosunku do niego Joe Biden, rozumie jako synonim cholwołockiego macho. Fragmenty wywiadu, który dostępny będzie w całości w poniedziałek, stacja NBC zamieściła w piątek na swojej stronie internetowej. Podczas mojej kadencji przyzwyczaiłem się do ataków pod różnymi kątami i z różnych obszarów pod najróżniejszymi pretekstami i powodami oraz różnego kalibru i zaciekłości i nic mnie to nie dziwi, powiedział Putin, dodając, że zabójca to synonim cholwołockiego macho. To tylko bzdury naciskane przez prowadzącego, który wymienił z imienia i nazwiska niektórych przeciwników Putina zabitych w ostatnich latach. Rosyjski przywódca zdenerwował się. Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny, ale to wygląda na jakiś rodzaj niestrawności. Jest to niestrawność werbalna. Wspomniałeś o wielu osobach, które rzeczywiście cierpiały i umierały w różnych momentach z powodu różnych powodów, z rąk różnych osób, powiedział. Putin odrzucił także jako nonsens raport Washington Post, że Rosja przygotowuje się do zaoferowania Iranowi zaawansowanego systemu satelitarnego, który umożliwi Teheranowi śledzenie celów wojskowych, w tym pozostałych w Iraku oddziałów USA. Mamy plany współpracy z Iranem, w tym współpracę wojskową i techniczną, powiedział Putin. To tylko fałszywe wiadomości. Nic o tym nie wiem. To tylko bzdury, śmieci, stwierdził. Barwna osobowość i człowiek politycznej kariery. Putin porównał Trumpa z Bidenem. Byłego prezydenta Donalda Trumpa nazwał barwną osobowością. Cóż, nawet teraz wierzę, że były prezydent USA, pan Trump, jest niezwykłą osobą, utalentowaną osobą, w przeciwnym razie nie zostałby prezydentem USA, powiedział Putin Keirowi Simmonsowi z NBC prowadzącemu wywiad. On jest barwną osobowością. Możesz go lubić lub nie. Ale on nie pochodził ze establishmentu USA, nie był wcześniej częścią wielkiej polityki, a niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią, ale to fakt, dodał. Jeśli idzie o Bidena, Putin powiedział, że obecny gospodarz Białego Domu radykalnie różni się od Trumpa, ponieważ prezydent Biden jest człowiekiem politycznej kariery. Praktycznie całe swoje życie spędził w polityce. To inny rodzaj osobowości, która ma pewne zalety i pewne wady, ale nie spodziewam się ze strony urzędującego prezydenta USA żadnych impulsywnych działań, ocenił. Putin stwierdził też, że stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są na historycznie niskim poziomie.